Przyjechaliśmy dzisiaj, żeby tak naprawdę przedstawić Państwu historię końca wojny, mianowicie historię, powiedzmy, przełomu kwietnia i maja 1945 roku, kiedy już Armia Wojska Polskiego po niezbyt udanej operacji budziszyńskiej uderzała na kierunek południowy, czyli kierunek praski. I chcemy tak naprawdę w dniu dzisiejszym pokazać taką no, niewielką potyczkę z uwagi na to, że teren, którym dysponujemy, ilość jakby zasobów no, pozwala tylko na to. Natomiast chcemy Państwu przybliżyć tematykę II Armii Wojska Polskiego oraz tutaj powiedzmy ostatnich walk, które miały miejsce na terytorium Sudetenlandu i okolic powiedzmy Budziszyna. A w jakim okresie się odbywała ta walka? Maj 1945 roku. Także tutaj typową końcówkę wojny pokażemy już, gdzie tak naprawdę Rzeszy bronią ostatnie niedobitki. My w dniu dzisiejszym, jako 34. Pułk Strzeleckich Gwardii, grupa, która głównie się trudni Armią Czerwoną, natomiast w dniu dzisiejszym przedstawiamy Wam sylwetki przede wszystkim niemieckich policjantów, czyli pokazujemy takie jakby różne formacje, które broniły Rzeszy już tak naprawdę, kiedy brakowało de facto już i sprzętu, i po prostu formacji liniowych, tak? Więc pokazujemy potyczkę, która ma miejsce na terytorium Łużyc, obronę niemieckiego miasteczka właśnie przed natarciem II Armii Wojska Polskiego. Z kolei tutaj zaprzyjaźniona nasza grupa rekonstrukcyjna Beskidy będzie miała dzisiaj przyjemność wcielić się w sylwetki żołnierzy II Armii Wojska Polskiego po, tak jak wspominałem wcześniej, niezbyt udanej ofensywie na kierunek budziszyński. Tutaj chłopaki będą po prostu przedstawiać już sylwetki żołnierzy II Armii Wojska Polskiego po tym właśnie nieudanym ataku, właśnie w czasie ofensywy na kierunek praski. Inscenizacja ma charakter oczywiście historyczny, natomiast nie jest to jakby konkretny epizod z uwagi, tak jak wspominałem wcześniej, na i zasoby, i na ilość sprzętu, które posiadamy, więc raczej chcę przybliżyć ogólnie klimat tamtych lat.